jest naprawdę minuta 10, jeśli chodzi o przygotowanie tego. Śledzie suszone, pomidory, kapary, orzechy włoskie, dodatkowo awokado, kiełki, czerwony pieprz, sól, pieprz, cytryna. No i na koniec olej lniany lub oliwa z oliwek. I jak? Głodni? Dzień dobry, naturalna kuchnia się kłania. Wróciliśmy do serca domu, czyli wróciliśmy do kuchni po nagraniu podcastu, po rozmowach. Oczywiście do tych rozmów o zdrowiu będziemy wracać, bo to są ważne tematy, ale też wiadomo, że kuchnia to jest to miejsce najbliższe memu sercu, więc jesteśmy na chwilę przed świętami. Pomyślałam sobie, ponieważ bardzo rzadko to robię, ja jestem dziewczyna z nadmorza, więc te ryby i śledzie były obecne od dziecka w mojej diecie, ale teraz obecnie, mieszkając w Warszawie, no bardzo rzadko po nie sięgam. Ale ponieważ są święta, a wieczerza wigilijna jest, ta polska wieczerza wigilijna jest jedną z najzdrowszych, jak się okazuje, troszeczkę to się zmienia od pierwszego dnia świąt, to pomyślałam sobie, że pokażę Wam taki szybki przepis właśnie na śledzie, które można zaserwować w czasie wieczoru, tej kolacji wigilijnej, ale w takiej trochę innej odsłonie, żeby tych skarbów natury i zdrowia było tam nieco więcej. Więc mamy tutaj śledziki, słuchajcie, skrapiamy je tak solidnie, solidnie cytryną i do tych śledzi, moi drodzy, dodajemy pokrojone, suszone pomidory, taką solidną ilość, tak jak powiedziałam, to będzie szybki przepis, kapary, bach, 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 na górę, wszystko, żeby się nic nam nie marnowało, nie tylko w święta, orzechy włoskie, pamiętacie odcinek orzechów włoskich, wrzucę Wam tu jeszcze dla przypomnienia, tak na nowy rok, żebyście pamiętali o tym, że te orzechy włoskie są niezwykle ważne, właśnie włoskie, bo one wyżej stoją, jeśli chodzi o wartości odżywcze, niż orzechy laskowe, loskowe zajmują drugie miejsce, bo to właśnie te orzechy włoskie mają nienasycone kwasy tłuszczowe z tych trzech grup 3-6-9, więc gdybyśmy jedli je około 7, jak nauka pokazuje dziennie, to byłoby super dla naszego zdrowia i głowy, ale też pamiętajmy, one są ciężkostrawne, więc ja je wcześniej moczyłam, namoczyłam je przez kilka godzin i pokroiłam w kosteczkę i dodaję właśnie do tych śledzi, moi drodzy. I teraz tak. Co jest ważne, słuchajcie, tu mam awokado, nie przygotowałam go wcześniej, no bo wiadomo, że wcześniej przygotowane awokado bardzo szybko staje się ciemne, więc szybciutko je pokroję. Dodam tylko tyle, że to awokado dodajemy na sam koniec, a ja tu obok już mam przygotowane jako dodatek kiełki, słuchajcie, kiełki lucerny właśnie, nie odczepię się, słuchajcie, i w starym roku i w nowym cały czas o tych kiełkach będę Wam mówić, a nawet namawiać, żebyście kiełkowali sami, bo jak kupujecie, to sprawdzajcie bardzo dokładnie, żeby tam nie dotarła pleśń i tak dalej, więc zawsze bezpieczniej samemu po prostu przygotowywać te kiełki. No i kolejna rzecz jest taka, zobaczcie, jak mamy awokado, ja mam akurat awokado, mi się udało dzisiaj dostać bardzo dobrej cenie i to awokado ekologiczne. I słuchajcie, jak mamy to awokado, nie wyrzucamy pestki, to tak informacja też na ten nowy rok. Tu w tej pestce jest ukryte jeszcze więcej właściwości odżywczych niż samym awokado. Robimy tak, że ją myjemy, odkładamy na parapet, suszymy, a potem ścieramy i możemy dodawać ją do różnych potraw. Kolejna rzecz jest taka, tu przy tej skórce najwięcej właściwości odżywczych właśnie jest tutaj, ukrytych przy samej skórce, więc dlatego super jest to wykorzystywać jako pastę do różnych kanapek. Dobra, mamy przygotowane, praktycznie już pokrojone awokado. Dodajemy, słuchajcie, do tych naszych śledzi. To jest naprawdę minuta 10, jeśli chodzi o przygotowanie tego. Mieszamy, słuchajcie, tak solidnie całą tą naszą wręcz sałatkę śledziową. Pamiętacie, że zawsze te przepisy ze śledziami, no to bywają takie cebulka, takie typowe. A ja bym chciała, żebyście po prostu spróbowali właśnie połączyć te inne skarby natury, żeby było jeszcze tak bardziej na bogato w kontekście, słuchajcie, zdrowe. Żeby w tym zdrowiu, jak tutaj mam o miseczkę, jeszcze bardziej się, słuchajcie, zakochać. Przekładamy na duży talerz tą naszą sałatkę śledziową pełną nienasyconych kwasów tłuszczowych, no bo wiadomo, że awokado to też jest niezwykła moc. I słuchajcie, dekorujemy kiełkami, to jest życie. Kiełki są numerem jeden, jeśli chodzi o zawartość właśnie tlenu, witamin, minerałów i tak samo nawadniają nasz organizm. I na górę, moi drodzy, wiadomo, pieprz. Pieprz, jeżeli ktoś chce, może dosolić, ale śledzie zazwyczaj, no jednak bywają
solidnie słone. Możemy jeszcze skropić cytryną, bo wtedy ten zapach śledzi nie będzie aż tak bardzo mocno odczuwalny. I co najważniejsze na sam koniec, moi drodzy, jeszcze, jak ktoś lubi, ja lubię, tak dla smaku, czerwony pieprz. On będzie dodawał takiego właśnie posmaczku cudownego do tych śledzi. I na koniec, ja tutaj dosłownie na moment, ten przepis, tak jak mówiłam, jest szybciutki, wyjęłam z lodówki, świeży olej lniany. Olej lniany, czyli moc omega-3. Polewamy te śledzie. Oczywiście, jak nie macie oleju lnianego, świeżego, możecie polać oliwą z oliwek, tej oliwy z oliwek dobrej, nigdy dosyć w naszej diecie, gdzie za mało jej spożywamy, ale ja idę w tą opcję najbardziej prozdrowotną. Dużo, dużo tego tłuszczu, dużo właśnie tutaj dla całej familii oleju lnianego. Także śledzie, suszone pomidory, dodatkowo awokado, orzechy włoskie, kapary, kiełki, czerwony pieprz, sól, pieprz, cytryna. No i na koniec olej lniany lub oliwa z oliwek. Ku zdrowotności i życia, radości. Taka inspiracja. Zaskoczcie tę rodzinkę troszeczkę. Niech ten przepis na tym stole świątecznym będzie jeszcze bardziej zdrowy. No i taki kolorowy, i taki energetyczny, i po prostu troszeczkę inny. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa, pa.